Siemanko, witajcie. Mam monetkę. Jest to fenol. Jeden fenik. Widać wiatraczek. 38 rok. O, przedwojenny. Przedwojenny fenolek. No tak chciałem fenolka znaleźć, to już znalazłem. Ostatnio to starego, a teraz takiego młodszego. Młodszego o 100 lat. O 99 dokładnie. Jest ze mną Geppetto. Ptasia obrączka, 2007 rok. Polska. Ładna żółta taka. Taka. A ty co? Ja mam takiego kabanka. Kabanos? Ale kabanosik. Ej, to jest lite żelazo. Piękny złomik. Nie wiem, co to za pogrom ptaków był, ale tu była pierwsza obrączka, a tutaj druga. Tym razem biała. 2011 tym razem. Trochę dziwne, żeby dwie inne obrączki. Czasami ptaki mają więcej niż jedną obrączkę, ale czy ten miał? Spójrzmy tutaj. Mamy tutaj kubełek do zbierania żywicy, ale z drzew iglastych, nie z brzozy. No i taki dorodny kawałek kątownika wykopał Geppetto. Teraz weź to noś. Make some noise! Kolejny złom do kolekcji, tym razem coś takiego. Ej, znalazłem złoto. Patrzcie na to. Ile kurek. Pole kurkowe, całe usłane tymi złotymi grzybkami. A to drogie rzeczy są. Dzisiaj jadłem jajecznicę z kurkami. Pyszna sprawa. Trzeba będzie tutaj trochę tego pozbierać. Oczywiście nie teraz. O PRL-u. Jeden złoty. O matko, zawał. Taką łuseczkę znalazłem, ładną. Widać, że stara. Bo dużo znaleźliśmy też współczesnych takich myśliwskich, ale ta jest starsza. Starszak. 49. No to i tak stara wersja tej monetki. Ślepy jestem, nie widzę. 18 mi się wydaje, że tu jest napisane. Możliwe, że z pierwszej wojny. Ładna sztuka. Stara ptasia obrączka metalowa. Chyba 73 rok, ale ciężko mi to odczytać cokolwiek. Metalowa chyba moja druga w życiu. Nagrałem trochę ich dźwięku. Normalnie tutaj sobie chodziła parka żurawi. I tak patrzymy, co to jest? Sarna jakaś? A tam też jakiś łowny ptak leci. Patrzcie. Taki kłąb aluminiowego drutu. Mi pasuje. Patrzcie, co wykopałem. Albo to będzie siekiera, albo motyka. Siekiera, motyka. Raczej motyka. O. Fajna. Bardzo już tutaj zbolała. No ale jest. Patrzcie, ludziska, co Geppetto trafił. Zniszczona, niestety w takim stanie. Bidna klamra.
Got mit uns, jeszcze orzełek bez swastyki. Także kurczę, szkoda, że taka zmasakrowana tutaj, przeorana setki razy pewnie. No ale jest fragment przynajmniej. Jest fragment, trzeba go pochronić. Trafiłem tutaj w takie wyrobisko, piasek prawdopodobnie stąd zabierali. I tutaj są różne kamienie. Może jakiegoś skamieniałościa znaleźć można. A tutaj jama jakiegoś zwierza. Idę dalej. Ua, patrzcie jakie kamienie tutaj w skałach, znaczy w ziemi. Możliwe, że tu można coś trafić. Takie górki i doliny polodowcowe, można powiedzieć. Te kamyczki też były naniesione przez lodowiec, a ta monetka była naniesiona przez kogoś mieszkającego, żyjącego w czasach PRL-u. Bo to pan Nowotko nam się tutaj ukazał. No taki typek. 76 rok. O matko, patrzcie na to. Taką sztabę wielką wykopałem teraz. Kurczę. Ze 2 kilo waży. Albo i 2,5 kilo nawet. Ha, nie wierzę. Tuż obok, no może jakieś 2 metry. Coś takiego. Co ja z tym złomem mam? Co ja mam z tym złomem? Taka szpila. Przepiękna. Po prostu jakiś złomowy fuks. Przecież to razem waży z 6 kilo. 5-6 kilo. Jak tego nie zabrać? A nie mam plecaka żadnego. Nie mam nic. Muszę depozyt jakiś zrobić. Ja pierdzielę. Kolejny złom. Kolejny złom. Też nieopodal. Tym razem tu z dziurką taką. Co tu się stało? Jakoś rozwalili jakoś, może nie armatę, ale jakąś starą maszynę na kawałeczki, czy co? Przecież to sztabka już też jakieś pół kilo ma, może nawet 700 gramów. Piękna kalinka. Proszę Państwa, nie mam pytań, nie mam odpowiedzi, jestem po prostu w niebo wzięty. Co tu się wydarzyło przed chwilą, to po prostu widzicie sami. Przepiękne 4 fedziki tym razem. Miałem 3, teraz mam 4. Nie no, po prostu niesamowite. 1870 rok. Przekręćmy go na drugą stronę. Niesamowite. O, przepiękne. Tu nie widzę, ile to jest talara dokładnie. Ja widzę tutaj 90. 90 einen Taler. Ta strona troszeczkę gorsza jest. Nie widać tego orzełka za bardzo. Ale to nic. Ale to nic. No nie, po prostu jestem przeszczęśliwym człowiekiem w tym momencie. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Ale piękne coś, jakiś element ozdobny. I tutaj jest malutki gwint. A tutaj taki fajny wywijas. Przepiękne. Mosiężne prawdopodobnie. Ale nie chcę nie chcę tego sprawdzać dokładnie. Piękne. Tu się nie łączy.
To jest szczelina. Piękne. Piękny elemencik jakiś ozdobny. Może od jakiegoś mebla. Super. Patrzcie na to teraz. Geppetto znalazł taką mniejszą szpilę i rurkę. Znaczy też taką, można powiedzieć, szpilę, ale to jest rurka. Nie jest wypełniona, a to jest szpila wypełniona. No jest moja szpila. Trochę większa. Łańcuch taki znalazł od krowy. Wielki. Wielkie te ogniwa są. Ha. No jest tego złomu cała masa. I tutaj jeszcze, o, to też moje kolejne. Aluminium też trochę wpadło. Ho, ho, ho. Jak my to zabierzemy? Patrzcie, jeszcze takie zęby smoka znalazłem. Normalnie leżały sobie na wierzchu. Zrobiłem sobie taki uchwyt z tego łańcucha. Tu mam te wszystkie szpile i płaskownik. Żeby to nieść, o tak sobie to wziąłem, bo nie mam żadnej torby. I niosę sobie to tak na łańcuchu. Niezły patent. Nawet całkiem się nieźle idzie. Jeszcze przy rozpakowywaniu fantów Geppetto mi pokazał coś takiego. Jest to nabój myśliwski od Breneki. Też kilka mam, także zachowam sobie. W takim razie ja się żegnam. Bardzo fajny wypad. Mam nadzieję, że wam też się podobał. Ja jestem przeszczęśliwy. Szkoda, że Geppetto tylko nie trafił jakiejś monetki. Znaczy trafił PRL-a jednego, ale takiej konkretnej. 4 fenigi, 1 fenol, 38, 4 fenigi, 1870. Wspaniałe fanty. No i dużo też złomików padło. No i pięknie było po prostu, jest pięknie tutaj. Cisza. Cześć. Proszę Państwa, jeszcze oczywiście worek kureczek uzbieraliśmy. No tu ile będzie? Dobre pół kilo. Pół kilo będzie, haha. Piękne sprzęciki nasze już odpoczywają. Łopatki też się nakopały. Thank you.